Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jadę na pole. Dzisiaj wybieramy stanowisko pod czosnek. Zaczynamy przygotowanie miejsca pod jego wysadzanie i przemieszczam się trasą dobrze już Wam znaną, bo co jakiś czas pokazuję tutaj tą drogę, którą przemierzam i zobaczcie, jakie barwy są i jak otoczenie się zmieniło od ostatniego razu, kiedy nagrywałam i jak tędy jechałam. Barwy nabrały kolorów, zieleń przemieniła się już w żółć, pomarańcz i liście zaczynają opadać. Wszystko zmierza do zimy, zamiera, idzie spać, a my jedziemy jeszcze pracować. I wyjeżdżamy już na pierwsze nasze pole, na którym siana była facelia i teraz kwitnie ona trzeci raz. Pierwszy raz kwitła, zalało ją tutaj, była ona poprzemakana, powymakana, drugi raz wzeszła z nasion i teraz trzeci raz też wzeszła z nasion, jest w pełni kwitnienia. Pokazywałam już, jak ona kwitnie, pokazywałam jej specyfikę, ale dla osób, które pierwszy raz wchodzą na kanał, zatrzymam się jeszcze raz i pokażę. Mimo że godziny są popołudniowe, utrzymuje się w cieniu rosa. Widać pajączyny, no i to jest ten czas, kiedy wilgoć utrzymuje się dosyć długo, nie wysycha ona szybko, oczywiście w cieniu, bo na słońcu wysycha szybciutko. Pszczoły chodzą. Słychać jeden brzęk. Nie wiem, czy Wy to słyszycie, ale chwila ciszy. Myślę, że słychać. Zobaczcie, jak one pracują. Zbierają nektar, zbierają pyłek i mimo, że już zostały zakarmione, to jednak jeszcze szukają tego pożytku. Pracowite stworzenia zbierają wszystko, co im się w danym momencie jeszcze nawinie. Specyfika kwiatu faceli jest taka, że kwitnie on od główki środka na zewnątrz. Na samym początku jest zwinięty w takiego ślimaka i z upływem kolejnych dni ten ślimaczek się rozwija, podnosi się ku górze, rozkwitają kolejne kwiatuszki. Tu już jest w kolejnym etapie rozkwitu, a ta już praktycznie przekwita i wygląda jak kielich lilii, jak taki nenufar wodny uniesiona ku górze. Kwitną już tylko ostatnie kwiatuszki. Facelia jest bardzo dobrym poplonem, chociażby nawet pod czosnek. Warto jest ją siać, ale przyoruje się, przekopuje ją, gdy jest w pąkach, gdy wygląda dokładnie tak, jak ta tutaj nie jest rozkwitnięta. Facelia, czy chociażby nawet gorczyca, jaki inny poplon, jeżeli wykwitnie, on traci już na wartości. Swoją całą energię skupia na wytworzeniu kwiatu, na wytworzeniu nasion i łykowacieje, drewnieje. Także przekopywanie poplonów, zanim one wykwitną, taki stan kwiatostanu to już jest stan ostateczny. Trzeba szybciutko przekopywać. Wiecie co? Powiem Wam, że długo zastanawialiśmy się, gdzie w tym roku posadzić czosnek i cebulę o zimą, bo okazało się, że to stanowisko po przeciwnej stronie nie do końca było takie trafione. Jest narażone na wodę, na mokro i no myśleliśmy, gdzie w tym roku umieścić te nasze warzywa. Pola mamy dosyć sporo ornego i zdawałoby się na pierwszy taki rzut oka, na pierwszy rozum, że moglibyśmy tu, gdzie sobie chcemy, ale
Nie do końca tak jest, bo jest coś takiego jak ziemia zimna i ziemia ciepła. Może wielu z Was teraz będzie się zastanawiało, co to znaczy ziemia zimna, ziemia ciepła. Jest coś takiego, że dany kawałek długo będzie utrzymywał zimno w sobie, a drugi z kolei tuż obok szybciej będzie absorbował ciepło z promieni słonecznych. Co za tym idzie, warzywa będą lepiej rosły. Na polu zimnym niestety one rosną gorzej. I tutaj na przestrzeni lat rodzice również obserwowali te pola. Tu było 40 właścicieli na tych kawałkach. Jedni mieli piękne ogrody, drudzy niestety te ogrody mieli marniejsze, bo te warzywa im nie rosły. Nie rosły dlatego, że ziemia długo była ziemią zimną i nasionka nie miały takiej siły, takiej mocy do skiełkowania. I tutaj na tych naszych polach, tam pod lasem też jest ziemia zimna. Tam warzyw nie będzie, za to dynia, kukurydza, te rośliny, które wysiewa się później, tak, one są ładne, ale te wcześniejsze, takie jak marchewka, pietruszka czy inne, które wysiewamy wczesną wiosną, niestety na danym kawałku nie będą. Musi być to ziemia ciepła, taka, żeby te nasiona dobrze, czy chociażby cebulki, wschodziły. I wybraliśmy tutaj po przeciwnej stronie, bo rodzice zawsze tu ogród mieli tych kilkadziesiąt lat temu i warzywa rodziły się bardzo ładne. To pole nie boi się jako tako suszy i nie boi się też mokra. Nawet jeżeli tutaj woda staje, to jest ona krótkotrwale, wsiąknie i te cebulki mi nie wygniją. Stanowisko pod czosnek musi być bardzo żyzne, próchniczne, zasobne również w wilgoć. Przy wyborze stanowiska też trzeba ściśle przestrzegać tego, aby czosnek nie był sadzony po czosnku, żeby nie był sadzony po cebuli, po porach, bo jest to jedna grupa roślin i będą się przenosiły, mogą się przenosić choroby i szkodniki, a tego chcemy uniknąć. Ważne jest też, aby w miejscu, gdzie rósł czosnek, później przez przynajmniej 3-4 lata również on nie rósł. Musi upłynąć minimum 3-4 lata, żeby znowu w danym miejscu go posadzić. Najlepiej jest, żeby on był posadzony w nowiźnie, w polu wyspoczynkowanym. On kocha nowe pole. My mamy dosyć dużo pola, więc możemy tutaj spełnić jego wymagania, ale jeżeli Wy nie macie takiej możliwości, żeby wyspoczynkować pole, bo to nasze tutaj było spoczynkowane w tym roku, nie było nic sadzone, co dawałoby plon, tylko sialiśmy facelię trzykrotnie i żeśmy ją talerzowali, aby dać dużo masy zielonej, żeby tutaj podnieść to pole, wzbogacić w próchnicę. Jeżeli Wy nie macie takiej możliwości, to posadzić czosnek można po kapustnych, po marchewce, po fasolach. To jest dobre stanowisko pod czosnek. Ale jeszcze nie teraz, bo pytanie kolejne na pewno się pojawi, kiedy sadzić czosnek. Nie teraz, kochani, to jest stanowczo za wcześnie. Temperatura w dzień jeszcze jest wysoka, ziemia jest nagrzana. Pamiętajcie, że wszystkie rośliny, warzywa cebulowe sadzimy dopiero wtedy, kiedy ziemia idzie w stan spoczynku, kiedy idzie w uśpienie, szykuje się do zimy i ma poniżej 4 stopni Celsjusza. Ziemia, która ma więcej jak 3-4 stopnie Celsjusza, jest za ciepła i te nasze rośliny, te czosnki i cebule będą bardzo szybko puszczały szczypior, bardzo szybko wzejdą, mimo że posadzimy je głęboko, w głębi jest za ciepło. Jeżeli taka cebula, czosnek wypuści szczypior, przyjdzie mróz, nie będzie okrywy śnieżnej, co u nas tutaj na zachodzie często niestety bywa,
przeżółknie, przemarznie, on zżółknie i później będzie bardziej narażony na szkodniki, na choroby, będzie mniej odporny i co za tym idzie, będziemy musieli więcej wysiłku wkładać w jego wyhodowanie. Także to jest jeszcze za wcześnie. My też nie będziemy jeszcze go wysadzać, ale pole już szykujemy. Teraz jest przetalerzowane, pójdzie zaraz obornik z popiołem, bo popiołu mamy bardzo dużo. Popiół jest bardzo bogaty w fosfor, potas, żelazo, wapń. Przede wszystkim wapń, którego te rośliny potrzebują. I mogłabym dać popiół osobno, ale ja mam go już w oborniku, bo my palimy w kuchni, palimy w centralnym, więc wszystek popiół trafia na pryzmę obornikową, a tym samym później na pole. No i nie można tutaj dopuścić do tego, żeby był przesyt treści nad formą, bo to też nie o to chodzi. Tym bardziej, że z wiosny popiół był dawany tu. Możecie zamiast popiołu dać mączkę bazaltową, bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy ma popiół, więc bardzo dobrze sprawdzi się mączka bazaltowa, która jest produktem naturalnym i ona zawiera coś ponad 70 składników mineralnych. Jest bardzo dobra i możecie ją zastosować. Za parę dni pójdzie obornik i będzie to wszystko przyorane. Pole będzie czekało, przygotowane do sadzenia czosnku. Ono będzie oddychało, teraz dostanie powietrza, napowietrzy się i będzie zmieniała się jego struktura. Ono będzie bardziej takie pulchne, bardziej luźne. Gdyby te zabiegi nie były wykonane, niestety doszłoby tutaj do zbicia gleby. Tym bardziej, że jeszcze stała woda i ono tu zostało dociśnięte. Powietrze z gleby zostało wyparte, więc ona zrobiła się tak jakby beztlenowa. W warunkach beztlenowych rośliny niestety będą się bardzo źle rozwijały i ważne jest, aby teraz doprowadzić ją do odpowiedniego natlenienia. W naszym przypadku oczywiście, bo wy takiego problemu może nie mieliście. Czosnek posadzony teraz, czy cebula, wypuszczą niestety szczypior. Szczypior, którego teraz nie potrzebujemy. On nie jest nam potrzebny. Czosnek do zimy ma się ukorzenić i wybudować stożek wzrostu, ale nie wypuścić szczypior. To jest akuratnie najmniej wskazane i najmniej potrzebne. Także czekamy, my też czekamy, nie wysadzamy jeszcze czosnku. Będę obserwować temperaturę, będę obserwować prognozy pogodowe. Jeżeli będą już nadawać, że temperatura w ciągu dnia będzie się utrzymywała w okolicy 5-6 stopni i już będą możliwe mrozy, możliwe przymrozki, że zima będzie szła, wtedy będę wysadzać czosnek. Musicie też wiedzieć, że jeżeli wsadzicie czosnek w ziemię, jego się sadzi 7-10 stopni od stożka wzrostu, więc on jest około 10 cm pod ziemią. I nawet jeżeli przyjdzie temperatura na zewnątrz minus 1, 0 stopni, ziemia będzie delikatnie ścięta, to w głębi będzie jeszcze taka temperatura, że ten czosnek będzie żył. On będzie miał jeszcze ciepło, on będzie wytwarzał piękny system korzeniowy, bo nie będzie pędził szczypior, nie będzie szczypioru. I też trzeba wiedzieć, że czosnek, który teraz wsadzicie, on szybciutko wypuści szczypior, ale nie zdąży wybudować odpowiednio silnego systemu korzeniowego. I później z wiosny, czy nawet jeszcze późną zimą, często jest tak, że przychodzi wybuch temperatury, jeszcze mamy zimę, przyjdzie tydzień, dwa ciepła, później z powrotem przychodzi zimno. I jeżeli on ma szczypior, niestety on jest słaby. Nie ma odpowiednio silnego systemu korzeniowego. Także dlatego ważne jest czekanie z wysadzeniem czosnku, żeby nie poszedł w szczypior, a wybudował właśnie
solidny system korzeniowy, który jest podwaliną naszego przyszłego plonu. No i nawożenie. Ziemia musi być odpowiednio przygotowana. Teraz trzeba zaopatrzyć ją w próchnicę, w obornik, w składniki pokarmowe. Obornik, jeżeli macie, oczywiście musi być przekompostowany. Dobrze by było, żeby był zmieszany z kurzeńcem, bo to jest azot. I już na start, tworząc system korzeniowy, ten czosnek będzie miał bardzo dobrą bazę pokarmową, również do tworzenia systemu korzeniowego. System korzeniowy chyba mamy opanowany. System szczypiorkowy również. To teraz co? Trzeba opanować cierpliwość, żeby nas tam nie swędziało, bo wielu z nas się spieszy później. Niestety, co też w tym roku wiosną było, czosnek żółkł, martwiliście się, trzeba było już zabiegów, latania, pielęgnacji. Tego musimy starać się uniknąć. Czosnek będzie, kochani, będzie. I tutaj też nie bójcie się ogrodu, bo często jak z Wami rozmawiam, boicie się, bo to się wydarzyło, to się wydarzyło. To jest to samo, co powtarzam z kuchnią. Kuchni nie możemy się bać. My się musimy nią bawić, my musimy się cieszyć. Tak samo jest i na ogrodzie. My musimy tym ogrodem żyć. Nie możemy iść na niego spięci, bo to żeśmy źle zrobili, bo może tego żeśmy nie dali. Tu nam się nie uda, to nie wyjdzie. Trudno. Nie wyjdzie. Jeżeli nie wyjdzie Wam czosnek, wyjdzie Wam cebula i na odwrót, bądź jeszcze coś innego. Ogrodem trzeba się bawić. Na ogrodzie trzeba odpoczywać. Z ogrodem trzeba współgrać, a nie tylko oczekiwać i się jego bać. To nie jest ta droga. Kochani, na luzie, bez spiny, z radością. Co będzie, to będzie. Ten rok pokazał nam, że faktycznie możemy sobie planować, możemy chcieć, a natura zrobi i tak swoje. Życzę Wam, kochani, cierpliwości, życzę Wam radości, życzę Wam zabawy na ogrodzie, przyjemności, a nie musu. Jeżeli będziecie robić coś z musu, to nie zrobicie tak naprawdę nic i nic nie osiągniecie. A ja życzę Wam, żebyście osiągnęli jak najwięcej i żebyście też dodatkowo czerpali z tego satysfakcję i radość. Kończę, bo Edziu już zdążył i ogród stależować, przygotować pod obornik, a ja jeszcze peplam, peplam i peplam, więc kończę peplać. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!